Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem Was zaprosić na spotkanie. 21 października w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na konferencji Lepsze Życie będzie Iwona Majewska-Opiełka. Będzie parę jej wykładów, będzie można sobie usiąść i porozmawiać przy kawie, będą inne ciekawe wykłady związane z logodydaktyką i będziemy nagrywali odcinek na żywo. Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony Majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest wszystko o tym wydarzeniu. Do zobaczenia. Nie chcę się ciebie zapytać, jak ja mam namalować mm. szczęście, ale chciałem ciebie poprosić, żebyś mi pomogła się nauczyć malować moje szczęście. Żyjmy coraz lepiej po raz 921. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona majska piłka Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny. A ja nazywam się Tomek Kniat. Nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, Iwanko. Dzień dobry, Tomeczko. So, dzisiaj chciałem ciebie zapytać o malowanie szczęścia. To dlatego, że jedna z naszych słuchaczek na Facebooku napisała o tym, że prosiła dzieci w grupie o, o to, żeby po prostu namalowały szczęście. dzieciaki to potrafiły, bardzo fajnie. A ja nie potrafię. Nie potrafisz. Nie potrafię. Może... Nie, się chcesz o to zapytać, tak jak można malować szczęście. I nie chcę się Ciebie zapytać, jak ja mam namalować hmm. szczęście, ale chciałem Ciebie poprosić, żebyś mi pomogła się nauczyć malować moje szczęście. Hmm. Okay. Dobrze, z jednym warunkiem, że mi obiecasz, że jak cię nauczę, to namalujesz. <grych> narysuję. O wiele no, narysuję. bardziej wolę rysować niż malować. No, z dobrze. różnych powodów. I czuję, że jestem szczęśliwy. Dobrze. Jestem szczęśliwy. Nie? A z, prawda, znasz mm -hmm. mnie, słyszysz mnie, a zupełnie nie wiem, jak to namalować czy narysować. Wiesz, trzeba by zacząć od tych dzieci. Dlaczego one wiedzą? Okej. Okay. Bo my na pewno myślimy sobie, że my żeśmy tutaj coś. Bo my tak lubimy myśleć w kontekście dzieci, że, że my już czegoś nie mamy. <laughs> że one jeszcze mają coś, a my już czegoś nie mamy i tak dalej. No, a często jest tak, że one jeszcze czegoś nie mają. No właśnie o tym pomyślałem, że ja, że, ja nie to, że nie mam tamtego dziecka w sobie, mhm. ale może to, co mam, to jest po prostu przykryte różnymi innymi rzeczami, no, które No mam. to myślisz jednak, że nie masz. No właśnie... Nie, że mam, tylko że jest gdzieś tam no, ale schowane. Co, 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 co ci z tego, że masz, jak to jest schowane w tym wypadku? No tak. Nie, nie chodzi tutaj jakby o coś innego. Po prostu dzieci są na takim etapie rozwoju, że nie mają tylu płaszczyzn, które biorą pod uwagę, kiedy je się prosi, żeby narysowały szczęście. Mhm. Wiesz, one mają dom, mamusie, tatusia, bardzo często dla dzieci... Nie wiem, co te dzieci rysowały, ale podejrzewam, że rysunki tych dzieci mogły polegać na tym, że jest po prostu mama, tata i ja. To, co im przynosi radość w życiu. Tak. One rysują po prostu to, co im przynosi radość w życiu. Czyli nawet nie myślą o tym w kategoriach szczęścia, tylko szczęście równa się radość w kategoriach radości, przyjemności. I mogą na przykład narysować jakąś historię, kiedy były właśnie takie radosne kiedy się tak dobrze czuły i, 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 i tak dalej. Więc one po prostu odnoszą się do tego bardzo konkretnie. Dopiero w jakimś tam momencie dzieci, wiesz, zrozumieją takie abstrakcyjne, poniekąd, pojęcie, co to jest szczęście, choć nauka i tak próbuje, między innymi psychologia, sprowadzić to również do jakichś tam konkretów. Ale w tym momencie dzieci rysują konkretne rzeczy. I yy, to nie znaczy, że jak narysują na przykład rodzinę, to to jest jedyne szczęście. To akurat teraz to im przyszło do głowy, ale bardzo możliwe, że za chwilę narysowałby coś inaczej. Także to w ten sposób wygląda. Natomiast, jeżeli chodzi o ludzi dorosłych, no to my już mamy, wiesz, sporo tych... Pojęcia abstrakcji. Raz, że jest pojęcie abstrakcji. Dwa, że mamy sporo płaszczyzn, o których wiemy, nie, nie zaryzykuję powiedzenia, że każdy, ale z, myślę, że zdecydowana większość ludzi, kiedy myśli o sercu, o szczęściu, to to uwzględnia różne płaszczyzny, tak? Że to szczęście może być takie, albo inne, albo jeszcze inne, albo szczęście w takiej części naszego życia, czy w No innej? Nie, nie, nie. Właśnie chyba chodziłoby mi o taką raczej syntezę, Aha. że żebym mógł powiedzieć, że jestem szczęśliwy, no to Trzeba by się było odnieść do tych kilku płaszczyzn. Tak? Na przykład, stąd zresztą moja propozycja w logodydaktyce tego rozbicia słowa sukces na, na poszczególne elementy, bo, tak jak mówię, ja tożsamiam sukces ze szczęściem. Jeśli ktoś nie jest szczęśliwy, to znaczy, że nie ma sukcesu. Tak. I w związku z tym tam są te płaszczyzny, o których ja. ja. Sądzę, że one są ważne dla każdego człowieka, bez względu na to, czy ktoś sobie zdaje z tego sprawę, czy nie, to one są ważne. Dlatego warto jest o nie zadbać. I teraz ten przykład, jeżeli ktoś, um, no, niby ma wszystko, co jest mu potrzebne, tak? No, ale czegoś tam nie ma. Mhm. On sam. No to już wtedy nie będzie wiedział, co mam narysować, jak mam narysować. On nie narysuje rodziny tylko. Dlatego że dla zdrowego człowieka emocjonalnie i duchowo. No rodzina nie może być jedynym wykładnikiem tego, że on będzie szczęśliwy. No z całym szacunkiem, no niech mnie nie lubią ci, co tak sądzą, ale to, to jest głębokie zawężenie. Dzieci mogą to robić, bo to jest ich radość. Mnie też może rodzina dawać radość i mogę czuć się czasami szczęśliwa na tak zwanym łonie tej rodziny. Ale to nie znaczy, że rodzina robi jest szczęściem. Szczęście. Że to jest wszystko, tak? I być może nie byłabym szczęśliwa na łonie rodziny, gdybym nie mogła na przykład dawać siebie tego, co daję, gdzieś tam ludziom i tak dalej, prawda? Tak. Gdybym tak. tego nie mogła, zresztą tak, stanęłam przed takim wyborem kiedyś w życiu, tak? Mogłam zostać z rodziną. No, ja no wybrałaś, pojechałam do Polski jednak. Wybrałaś swoją misję. Dokładnie tak, bo wiedziałam, że z tąże rodziną. Mimo całego mojego uczucia, nie będę długo szczęśliwa, bo mam już świadomość tego, że ja potrzebuję czegoś tam, więcej. Tak. No, a teraz właśnie wracając do tego narysowania. Gdyby mnie na przykład ktoś powiedział w tym momencie, żebym narysowała szczęście, to prawdopodobnie zrobiłabym jakąś taką kolorową. Taką kolorową, jakąś, wiesz, jak lizaki są takie kolorowe i coś takiego. Prawdopodobnie zrobiłabym coś takiego. Gdybym miała takie zadanie, narysuj szczęście, to pewnie bym zrobiła coś takiego, czy namaluj. Ale bardzo często ludzie nie wiedzą, jak to zrobić. To, to jest zresztą bardzo bezpieczne. Nie wiedzą też tego, jak to zrobić, ponieważ nie wiedzą, co jest dla nich szczęściem. A to. Tak. tak. Sami nie wiedzą. Więc wiesz, Powiedzenie do człowiekowi dorosłemu narysuj szczęście, no to jest dobre ćwiczenie, bo on może się zacznie zastanawiać nad tym, no dobra, to co ja, czego ja potrzebuję do tego szczęścia. To jest świetne ćwiczenie. Tak. tak. I nie tylko w rysowaniu. No nie tylko, dlatego ja proszę ludzi o to, żeby opisali, opisali swój, swój wymarzony, wymarzony dzień. No ale skoro mówimy o rysowaniu i o takim wizualnym właśnie oddaniu tak. tego, no to na przykład Czymś takim jest mapa marzeń. Mapa marzeń, mapa celów, które jak widzisz tutaj u mnie jest. I jakby to jest też takie wizualne um, pokazanie tego, co dla mnie jest ważne w danym momencie. Kiedy ja będę się czuła dobrze, kiedy ja się będę czuła spełniona tak? W tym życiu, to czego ja jeszcze bardziej potrzebuję. To znaczy, to jest w moim wypadku to jest trochę na siłę. Dlatego, że ja i tak jestem szczęśliwa. No właśnie, no właśnie, więc dlatego mówię, narysowałabym te różowe takie tam różne historie. Różowe, jest, to jest coś znaczy konkretniejszego. Róż, bo bo, róż, bo, tak, bo tak, tobie bo pasuje. Ja tego kolor. nie mówiłam, że ten taki byłby kolor, ale na pewno u mnie byłaby przewaga. Tego różowego i jakichś tam innych kolorów związanych też z tym różem. Zresztą jedną z takich medytacji, które proponuję moim tam uczestnikom mojego kursu, to właśnie włożyłam, podłożyłam mój głos pod takie właśnie wibrujące, takie właśnie tło, które pewnie byłoby dla mnie bardzo dobre dla, dla moich rysunek szczęścia. Ale jeżeli mam taką, takie zadanie, żeby mapę marzeń, zrobić, i tak dalej, no to jakby Odnoszę się wtedy do tego, co mogłabym jeszcze, tak? Co mogłoby mnie jeszcze bardziej, może nie uszczęśliwić, to, no, ale dołożyć mi do tego życia, tak? Uh -huh. Czy może czegoś tam odjąć, co jakby jakimś tam szarym elementem w tej mojej, wiesz, rysowance, malowance szczęścia się gdzieś tam zaznacza, prawda? No bo na tym szczęściu jest różowa, ale tam, tam szary gdzieś tam Szary jest, jest pięknym kolorem i pasuje. Tak, to są moje dwa ulubione kolory, szary i różowy akurat. I poza tym szary jest takim. Tutaj będę mówił o kolorach, jakbym coś wiedział na ten temat. Każdy wie coś na temat kolorów, spokojnie. Szary jest takim kolorem, który jest świetnym partnerem do chyba każdego innego koloru. No, pewnie do większości. Do wielu. Nie bardzo widzę to z brązem, ale. Ale, ale to może ty nie widzisz, ale może ktoś. No inny tak, widzi. jeżeli mówimy o takie, wiesz, o ojęcie, to w ogóle o tym się w ogóle nie dyskutuje, jak wiadomo, bo to jest kwestia jakby gustu. Ale no, ale tak, ty, ja bardzo lubię szary. Moja córka starsza to w ogóle jak Ford swojego czasu, bo dla niego, wiesz, każdy kolor był dobry dla samochodu pod warunkiem, ja, że jest czarny. Szarny. A dla mojej córki każdy kolor jest dobry pod warunkiem, że jest szary. No Więc ona ma wszystkie jakieś tam rzeczy. Ja też bardzo lubię szary, zwłaszcza lubię go łączyć z różem, ale wracając właśnie do tego, że w każdym szczęściu myślę, no ja naprawdę jestem taką szczęśliwą osobą, a jednak te obszary tej szarości mam. I taka mapa marzeń, no to jest ta ma mapa, która miałaby mi tam zabrać na przykład trochę tych obszarów szarości czy dołożyć, zintensyfikować jakiś Jakim tam sami, kolor różu, czy czegoś takiego. Więc mogę jeszcze sobie, wiem co dalej. Ale są ludzie, którzy nie wiedzą co dalej. Dlatego na przykład są różnego rodzaju pomocy do tego. Ja wiem jak się robi mapę marzeń, to jest na przykład propozycja takiej specjalnej siatki, mm -hmm. takiego bagla, żeby uzleniać pewne rzeczy. Tak. No ten mój sukces to też jest po to, żeby ktoś się przyjrzał temu, co tu, co tu, co tu, no właśnie po to, żeby pomóc ludziom ewentualnie coś więcej robić z, z, z ich życiem, ale z drugiej strony jak ktoś jest szczęśliwy, to pytanie, czy w ogóle warto. <laughs> a więc co, może nie wiem, nie wiem, czy warto jest rysować, a malować to swoje szczęście, ale chyba warto jest zastanawiać się na tym, co by się namalowało, żeby tak, tak, absolutnie tak. Jak to doceniać, słucham, nawet. Tak. Jak, jak ciebie słucham w tej chwili, jak, jak tutaj mówisz, to sobie myślę, ile razy ludzie siedzą na jakimś tam spotkaniu i sobie na karce papieru coś tam tak rysują. rysują nie, bo jest angielskie fajne słowo na ten temat, ja akurat nie pamiętam polskiego odpowiednika. I może na takich spotkaniach, kiedy czujemy potrzebę takiego rysowania żeby po prostu rysować swoje szczęście. Czy pomyśleć o tym, co nie by się nie narysowało. Nie Nie. Dlatego, to że, słucham, że kiedy ludzie wybrować. rysują sobie tak coś, to, to rysują sobie to mechanicznie, automatycznie i nie muszą to tego wiedzieć. No właśnie tak rysują od środka. No nie, no. Ja nie wiem, czy ja od środka, bo ja też robiłam takie rzeczy, więc ja nie wiem, czy ja od, od środka, szczególnie wtedy, jak nie, nie byłam za, za bardzo zainteresowana tym. Nie wiem, czy od środka można rysować kratki, a to jest to, co ja rysowałam. Różne takie, wiesz, kratki w różnym ujęciu i tak dalej, więc e, nie sądzę. Natomiast e, to jest nie od środka, tylko automatycznie. To jest różnica. Tak. No, a tutaj to by trzeba było się zastanowić jednak nad tym. To trzeba było właśnie od środka. Tak. Okay. Także tego bym nie polecała na takich, takich zebraniach, ale Myślę, że to mogłoby być bardzo. Jestem przekonana, że są takie zajęcia, jak tam na przykład, gdzie jest myślenie, gdzie jest malowanie intuicyjne, takie popularne dość teraz. Czyli tak teraz mówi. zaczynają się wakacje, wyjeżdżamy I na wakacje, wakacje. Tak. siedzimy nad jeziorem z poranną herbatą, czy kawą, czy, kawą, czy kawą, i bierzemy kartkę papieru, ołówek albo farbę. I rysujemy, i rysujemy swoje szczęście. Rysujemy swoje szczęście. No, można tak, ale na pewno są takie, takie malowanie takie intuicyjne na pewno jest tutaj takim jest, po, 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 pozwala nam coś takiego zrobić. Coś, ja na przykład chociażby ja. to, co ja powiedziałam, ja tego nigdy nie namalowałam, ale tak sobie wyobrażam, że tak to było, gdybym miała farby pędzel, to pewnie tak, to, tak bym do tego podeszła. No a, a, a co mnie uszczęśliwi? co chciałabym mieć w swoim życiu, żeby, żebym była jeszcze bardziej szczęśliwa. Bo wiesz, bo szczęście to tak naprawdę jest coś, do czego się niczego nie potrzebuje. To jest tak, to, Jakiś jest stan, tam, to jest taki stan, stan umysłu, ale to jest stan, który ty naprawdę generujesz. A oczywiście, że tak. No, czyli możesz nie mieć tego wszystkiego, wiesz, co ja mam na mapie marzeń czy gdzieś, no, tym bardziej, że nie mam tam różnych rzeczy, które mam na mapie marzeń, tylko chciałabym je mieć, a jestem szczęśliwa. Czyli to tak naprawdę nie jest, zależy od jakichś konkretów. To dzieci tak myślą. Natomiast my wiemy o tym, że my możemy być szczęśliwi w każdej sytuacji tak naprawdę nie mając różnych rzeczy. To jest zresztą, jak człowiek to zrozumie, jak człowiek, jak człowiek to poczuje, jak zobaczy, że to jest właśnie niezależne od tego wszystkiego, co jest, to jest od razu <śmiech> szczęśliwszy. <śmiech> to jest od razu, wiesz, naprawdę, przestaje tak mu zależeć na tym wszystkim. Jakoś tak się, wiesz, spokojniejszy się robi. Oj, tutaj można by było bardzo popłynąć w takim pozytywnym kierunku i ta świadomość, że to, co najlepsze jest w nas. Absolutnie. To, co najlepsze jest w nas. W każdym z nas to, co najlepsze dla Ciebie jest w Tobie, to, co najlepsze tak dla sobie. mnie jest, jest we mnie i w każdym z nas to niesie ze sobą niewyobrażalną moc. Dokładnie tak. I dlatego właśnie a, my możemy nie potrzebować do, do, do tego szczęścia, właśnie konkretów. Dlatego możemy nie. Może wiedzieć. dlatego jest trudniej narysować, tak, bo, tak. bo szczęście jest Dokładnie. stanem, a nie czymś, Dokładnie. co widzimy. A dzieci rysują radość. Dzieci rysują to, te momenty, w, je, w których jest im dobrze, tak? A my wiemy, że my możemy wyjąć siebie właśnie, a, czy, czy, czy narzucić, no może narzucić to nie jest dobre słowo, ale wydobyć siebie tę postawę i spowodować, że będziemy szczęśliwi, bez względu na to. Co, co, co się dzieje. Czy w, tym, czy w tym, idąc za tą myślą w takim razie, jeżeli to, to, to co dla nas najważniejsze, to, co jest źródłem szczęścia jest we nas, czy w takim razie rysunkiem szczęścia osoby szczęśliwej nie będzie autoportret? <gry> No, ciekawostka, ale to autoportet to nie jest w nas, to bo to raczej gdyby darysowało, wiesz, autoportet siebie w środku. Siebie w środku, a to takie wiesz, mało sympatyczne jest. Nie, ale wiesz, ale ciepło ciepło, bo na przykład myślę sobie, że ktoś, że ktoś mógłby narysować, na pewno znalazłaby się taka osoba na świecie, która mogłaby narysować swoje serce tak z takim, wiesz, tak. umownym symbolem, serce z jakimiś tam promieniami, wiesz, jakieś takie to, to, to źródło, prawda? Tego, serce z promieniami akurat mi się kojarzy z obrazem wiszącym nad łóżkiem gdzieś tam. Jakim... No tak, ale, ale to, to, to już jak, jak tam sobie życzymy, no to z falami. Już no, lepiej? No, z, fal, no, z falami no, dookoła, no, takimi, tak. wiesz, um, które są gdzieś tam wysyłane przez to serce. No to myślę, że to tak mogłoby być, prawda? Bo, bo tam, jest, to, tam jest portal miłości. W związku z tym tam jest również to, to miejsce, z którego to szczęście można... Gdzieś tam właśnie wysyłać dalej, czerpać. No zobacz, ile ile obrazków tutaj nam przeszło przez ten nasz, przez mm -hmm. te nasze słowa, które się kojarzą właśnie ze szczęściem. No, kojarzą się ze szczęściem. I jakoś tam je obrazują. Tak jest. Bardzo jestem ciekawy, jakby to wyglądało. Może sam spróbuję. No, a może ktoś ma jakiś rysunek swojego szczęścia, to może tak byście nam tutaj. Podpowiedzieli, Podpowiedzieli, podzielili się. Podzielili, tak. jak, 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 jak wy to widzicie, to mogło być bardzo ciekawe. Super. Dziękuję bardzo za podpowiedzi, To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.